Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Dzisiejszy materiał zacznę od przypadku, który można było znaleźć na kanale More Place More Days, czyli człowieka, który wszedł na bombę, nie mając żadnego doświadczenia z treningiem ani dietą, a następnie przedstawi inne podobne sytuacje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, ile daje sam doping, niepoparty odpowiednim treningiem czy dietą. Materiał dedykowany jest przede wszystkim osobom, które uważają wspomaganie za magiczny środek który z każdego w dwa miesiące zrobi Arnolda Schwarzeneggera. Jaka jest rzeczywistość za chwilę się okaże. Na reddicie post został zatytułowany Podstawowy cykl testosteronem u kogoś z praktycznie zerowym doświadczeniem z treningiem czy dietą. Jak pisał autor, zgodnie z tytułem nie miał doświadczenia z treningiem ani dietą i postanowił od razu wskoczyć na sterydy anaboliczno-androgenne. Lekceważąc wszystkie słuszne porady, abym nawet nie myślał o towarzystwie, że dopóki nie będę miał za sobą kilku lat naturalnego treningu, chciałem pójść na skróty. Przyznam, że mam problemy z obrazem samego siebie i po prostu nie chciałem być dłużej kości z tym gościem. Jak pisał, jeżeli chodzi o sam cykl, to polegał on na 15-tygodniowym aplikowaniu 500 mg testosteronu co tydzień. Zaczynamy transformację. Tutaj różnica, która dokonała się na przestrzeni dwóch miesięcy od 1 do 8 tygodnia. Po lewej waży 77 kg po prawej 88,5, a to wszystko przy wzroście 1,80 m. Oczywiście bardzo imponująca przemiana liczbowo, bo zyskał w te dwa miesiące 11,5 kg. Jak jednak pisał, wiele z tego to wynik retencji wody i wyglądał jak nabrzmiały głupik. Mimo wszystko, na tym etapie był zadowolony z rezultatów, bo stał się większy. Tutaj jeszcze fotografia w ubraniach, a tu widok od boku, który wydaje się najbardziej imponujący. Było to pierwsze 8 tygodni, czyli praktycznie połowa cyklu, jednak z późniejszych etapów zdjęć nie pokazuje, bo jak pisał, cóż, napotkałem stagnację około 10 tygodnia i przestałem mieć wystarczające ilości jedzenia. Tak, cóż za strata 5 tygodni. Później napisał parę słów o diecie, 500 kalorii nadwyżki, czasami więcej, a w większości były to w cudzysłowie czyste posiłki i bogate węglowodany. Trening opierał się na systemie PHUL, czyli ćwiczenie 4 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu trenowanie każdej partii, a wszystko składa się z dwóch dni przeznaczonych na ruchy podstawowe i budowanie siły, a dwa pozostałe typowo na hipertrofię. Jak jednak dodał, nie dawał z siebie wszystkiego na treningach, a także poddał wątpliwość swoją formę w ćwiczeniach. Tak czy inaczej, jego najbardziej imponujący wynik siłowy po 15-tygodniowym cyklu to wyciskanie na ławce poziomej 50 kg na 5 ruchów. Jego fotografia po cyklu to natomiast to zdjęcie. Można teraz porównać je z tym jak wyglądał przed, pokazując przed i po raczej nie tak jakiego można było spodziewać się po wejściu na bombę. Oczywiście wydaje się odrobinę twardszy, a klatka czy barki nieco pełniejsze, ale jest to różnica bardzo subtelna, a trzeba też brać pod uwagę wpływ różnego oświetlenia. Mimo, że sylwetkowo zmieniło się niewiele, to pojawiły się skutki uboczne. Oczywiście wystąpiły zaburzenia hormonalne i wzrost stężenia żeńskich hormonów płciowych. Miał wysokie ciśnienie tętnicze, a do tego zaczął tracić włosy. Podsumowaniu napisał: Jeżeli nie traktujesz poważnie siłownianego stylu życia i chcesz szybkiego triku na zyskanie mięśni, nie popełnij tego samego błędu co ja. Mogę szczerze powiedzieć, że żałuję, ale nie wstydzę się podzielić tutaj swoją historią. Anaboliki są dla siłownianych weteranów. Nie mówię, że nie możesz włożyć w to więcej wysiłku niż ja i utrzymać przyrosty oraz osiągnąć swoje cele, ale dążę do tego, że jeżeli jesteś początkujący, nie dotykaj sterydów anabolików. Jest to przykład doskonale pokazujący, że doping o pełnym potencjale to wierzchołek góry lodowej, której rdzenie stanowi doświadczenie, wiedza, dyscyplina, czy wreszcie sprzyjające geny. Taka sylwetka nie prezentuje nic, co nie byłoby osiągalne naturalnie, we wcale nie bardzo długim czasie a to wszystko niech podkreśla jego wyniki siłowe, które wydają się aż przesadnie zaniżone czas na drugą część materiału gdzie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie co się stanie jeżeli ktoś będzie przyjmował środki anaboliczne ale w ogóle nie będzie trenował na dokładnie to pytanie udziela odpowiedzi badanie z 1996 roku wpływ suprafizjologicznych dawek testosteronu na rozmiary mięśni i siłę u zwykłych mężczyzn badacze losowo wybrali 43 mężczyzn i podzielili ich na cztery grupy placebo bez ćwiczeń testosteron bez ćwiczeń, placebo plus ćwiczenia i testosteron plus ćwiczenia. Innymi słowy, dwie grupy przyjmowały testosteron, z czego jedna trenowała, a druga nie, i dwie grupy nie przyjmowały testosteronu i tak samo jedna ćwiczyła, a druga nie. Przyjmowanie testosteronu polegało na iniekcjach 600 mg tego hormonu raz w tygodniu przez 10 tygodni. Wszyscy uczestnicy badania stosowali tę samą dietę, zakładającą spożywanie 36 kalorii na kilogram masy ciała, 1,5 grama białka na kilogram i odpowiednią ilość witamin, minerałów itd. Trening polegał na ćwiczeniach wykonywanych 3 razy w tygodniu i czterech seriach po 6 powtórzeń każdego ruchu, ale przejdźmy do najciekawszej części, czyli po prostu wyników. Po 10 tygodniach poziom testosteronu ze wstępnie podobnego poziomu w obu grupach wynosił około 450 i 667 ng na decylitr odpowiednio w niećwiczącej i ćwiczącej grupie placebo i 2828 oraz 3244 ng na decylitr u grup niećwiczących i ćwiczących przyjmujących testosteron, zatem był większy od 4 do 7 razy. Jeżeli chodzi o wagę, grupy placebo w ciągu 10 tygodni część ćwicząca zyskała około 1 kg, nie ćwicząca 1,3 kg, z tym, że jeżeli chodzi o beztłuszczową masę ciała, to w grupie ćwiczącej ta urosła o 2 kg, a w niećwiczącej o 800 g. I wreszcie grupy na testosteronie. Część ćwicząca plus 6 kg i także 6 kg masy beztłuszczowej, a część niećwicząca miała na koniec dodatkowe 3,5 kg i 3,2 kg beztłuszczowej masy. Odpowiadając zatem na pytanie, stosując testosteron i nie robiąc nic, można w ciągu 2,5 miesiąca zyskać 3,2 kg mięśni, czyli 1,2 więcej niż ćwicząca grupa naturali. Oczywiście są to wartości uśrednione, zatem można uzyskać wynik zarówno lepszy jak i gorszy, ale dają ogólny obraz sytuacji. Ciekawe rzeczy działy się w wynikach siłowych. W wyciskaniu na ławce poziomej grupa niećwicząca na testosteronie zyskała 9 kg, a część ćwicząca naturali 10 Przysiadach nie ćwiczący nienaturale plus 13 kg, ćwiczący naturale plus 15. Oczywiście ćwiczący nienaturale przebili wszystkich na głowę, a niećwiczący ćwiczący naturale osłabili, ale tutaj ćwiczenia pokazały wyższość nad dopingiem. Z tych badań wynika jednoznacznie, że testosteron działa, zwiększając masę mięśniową nawet jeżeli nic się nie robi. Każdy musi jednak odpowiedzieć sobie samemu na pytanie, jak duża jest to przewaga, bo przypominam, Przypominam, że w zyskanej masie mięśniowej przewaga niećwiczących na testosteronie względem ćwiczących naturali to 1,2 kg, czyli nic spektakularnego, a trzeba też pamiętać, że to ćwiczący naturali bardziej zyskali siłowo. Szkoda, że nie zamieszczono nigdzie zdjęć przed i po uczestników badania, bo to bardzo dobrze uzupełniłoby jego wyniki. Na drugim biegunie znajdują się sterydowe transformacje, gdzie użytkownik faktycznie eksplodował i pokazał zupełnie nową jakość sylwetki. Dobry przykład tutaj to Boston Lloyd na znanym materiale, który zgromadził ponad 20 milionów wyświetleń. 12-miesięczna transformacja faktycznie epicka, a muskulatura uzyskała zupełnie nową jakość. Warto jednak zauważyć, że już przed prezentował całkiem sporą ilość mięśni, tylko że przykrytą także pokaźną tkanką tłuszczową. Tutaj natomiast przemiana czteromiesięczna. Sporą rolę gra jakość pozowania, gdzie przed autor wygląda jakby specjalnie Przyjmował niekorzystne pozycje i wypłaszczał barki, ale po 16 tygodniach mięśnie naramienne faktycznie eksplodowały. Tak czy inaczej, w tych dwóch sytuacjach już na pewno wchodziło w grę odpowiednie doświadczenie, które pozwoliło zrobić taką różnicę w przeciwieństwie do pierwszego przypadku. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest najsłabsza i najlepsza sterydowa transformacja, jaką znacie. To był stalowy szok. A teraz do następnego.